Serdecznie witamy szanownych gości, rodziców, nauczycieli, a szczególnie Was, drodzy pierwszoklasiści, z okazji powiatowej inauguracji roku szkolnego 2016-2017. Mamy zaszczyt po wakacyjnej przerwie gościć Państwa w naszej szkole. Możemy Państwa gościć na tej uroczystości. Dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Chcę przede wszystkim Wam, drodzy uczniowie, żeby oferta powiatu pilskiego, oferta edukacyjna była cały czas dla Was atrakcyjna, żebyście mogli się nią chwalić również wśród swoich rówieśników, tak jak wspomniałem wcześniej, na przykład wśród młodszego rodzeństwa, Waszych rodziców, żebyście wreszcie, co jest najważniejsze, czuli się dobrze w naszych szkołach. Żebyście byli zadowoleni z Waszych nauczycieli, z waszych dyrektorów. A co najważniejsze i właściwie jest konsekwencją tego, co powiedziałem, żeby ta reakcja, ten poziom zadowolenia był zwrotny. Żeby również Wasi nauczyciele byli z Was dumni. Myślę, że to nie jest trudne do osiągnięcia i przede mnie dobrej woli, tak jak bywało to dotychczas, na pewno to Wam wszystkim się uda. Życzę Wam tego z całego serca i żebyśmy za rok, czy w tym, czy w innym miejscu, mogli sobie powiedzieć, każdy z nas, niekoniecznie na głos, ten rok przepracowaliśmy naprawdę solidnie i wszyscy jesteśmy zadowoleni. A że dzisiaj, patrzę teraz na niektóre Wasze miny, droga młodzieży, no tak, no wakacje się skończyły, ale dlaczego się teraz przejmujemy? Przecież za 10 miesięcy będą kolejne, prawda? Przepraszam. Także wszystkiego najlepszego, pozdrawiam i dziękuję Pani Dyrektor, jak i również Pani koleżankom i kolegom, dyrektorom i całemu gronom pedagogicznemu i pracownikom administracyjnym zatrudnionych w jednostkach powiatu pilskiego. Dziękuję. Życzę Wam samych sukcesów, nie tylko pierwszoklasistom, ale i uczniom klas starszych. Ale nie możemy zapomnieć o 1 września 1939 roku, który był początkiem II wojny światowej. Pamiętamy o tych, którzy oddali swoje życie i dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość. Ich poświęcenie i ofiara to dla kolejnych pokoleń Polaków przykład obywatelskiej postawy dla dobra ojczyzny. Proszę wszystkich o powstanie, a uczniów o zaniesienie i zapalenie znicza pod murałem powstańców wielkopolskich, którzy także walczyli o niepodległość naszego kraju. Tradycją w dniu rozpoczęcia roku szkolnego jest uroczyste przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej. Ślubowanie złożą uczniowie, którzy osiągnęli najwyższy wynik w rekrutacji i reprezentują wybrane przez siebie szkoły, a są to: Jagoda Jagodzińska, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile; Adam Konysz, pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Pile; Weronika Wróbel, Liceum Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile; Zuzanna Wójcik, Zespół Szkół imienia Stanisława Staszica w Pile; Julia Nowicka, Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile; Wiktoria Firlej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile; Monika Nalewajska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile; Adam Pisula, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile; Przemysław Siuda, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobrzenicy; Aleksandra Płaczek, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łobrzenicy. Panią dyrektor Renatę Strojną proszę o czytanie tekstu ślubowania. My, uczniowie klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat pilski, uroczyście ślubujemy czytelnie uczyć się, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczenia przekazywanych nam przez naszych nauczycieli. Godnie reprezentować szkołę, przestrzegać postanowień statutu szkoły. Ślubujemy. Rozwijać w sobie postawę obywatelską jako wartość nadrzędną. Ślubujemy. Zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji. Ślubujemy. Cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, szanować honor i godność. Okazywać należyty szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom. Ślubujemy. Po ślubowaniu. Szanowni Państwo, 42 nauczycieli z naszego powiatu przeszło kolejny stopień awansu zawodowego. 12 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego, 24 uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, a 6
uzyskało stopień nauczyciela mianowanego i pan starosta powoływał komisję i przeszli to postępowanie w Wydziale Oświaty. Aby dokonać pełnego aktu, poproszę nauczycieli o złożenie ślubowania. I tak zapraszam na scenę panią Agnieszkę Podlecką z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile. Panią Darię Szostak, również z Zespołu Szkół nr 2. Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zapraszam panią. Panią Alicję Magdalenę Brzezińską, panią Kamilę Cichoracką-Banasik oraz panią Martę Tyl. A z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zapraszam panią Anię Oleszcz. Ślubuję, rzetelnie pełnić mą powinność, nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju, osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie, w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i kto z Państwa uważa, może dodać, tak mi dopomóż. Bardzo dziękuję. I panie starosto, bardzo proszę o wręczenie aktu nadania. Wspomnijcie, proszę Państwa, że teraz awanse, które nauczyciele robią, oczywiście też jest gratyfikacja finansowa. Wszystkim nauczycielom oczywiście serdecznie gratulujemy, bo jest doskonałą okazją, by w imieniu całej społeczności szkolnej naszego powiatu podziękować panu staroście i zarządowi powiatu za zrozumienie naszych potrzeb, za stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju, realizowania pasji i zainteresowań. Dziękujemy panie starosto. Dziękuję.